Witamy widzów Xmania Television. Dzisiaj znajdujemy się w Teatrze Żydowskim, w klubie Mamele. Mamy wyjątkowego gościa. Dzisiaj nasze zaproszenie przyjęła pani Gauda Tencer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Gauda Tencer, dyrektor generalna Fundacji Shalom, wicedyrektor Teatru Żydowskiego i dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Singera. Spotykamy się dzisiaj między innymi również z tej okazji. Ta płyta ukazała się w roku 1988, więc mamy 25 lat od ukazania się tej płyty i o tej płycie również porozmawiamy. Ale na początku chciałem panią zapytać o taką rzecz. Pani wychowała się w domu żydowskim, gdzie mówiono jidysz, w kulturze żydowskiej. A niech mi pani powie, czy oprócz języka jidysz, oczywiście od słowa mówionego, czy też były piosenki, czy na przykład mama pani śpiewała kołysanki widzisz? Jak jeśli chodzi o samą muzykę, o śpiew, wyglądało to w pani domu? Znaczy nie pamiętam, żeby moja mama śpiewała nam kołysanki w języku jidysz. Tata za to mówił jeden taki wierszyk, który sam napisał. Gdy ja urosnę i już duży będę, to wezmę książeczkę, w kąciku usiądę. I będę przewracać po jednej karteczce i gdy wszystko wyczytam, wszystkiego się dowiem, to zamknę książeczkę, mamusi opowiem. Ja mojemu synowi ciągle mówiłam ten wierszyk mojego taty. Tata może nie był wybitnym polonistą, ale miał niesamowitą duszę. Także Dawid też zna ten wierszyk. A piosenki, ja wyrosłam z nimi. W naszym domu było około 40 płyt takich, 78, prawda, w języku jidysz. Jak byliśmy na wakacjach w Wiśniowej Górze, tata słyszał, rodzice jak przychodzili, że u kogoś z gospodarzy grają płyty w języku jidysz, wszedł. Oni nawet nie mieli pojęcia, co to jest i powiedział, że chciałby to kupić. To on mówi, to dobrze, dobrze, ale za to, to on chce też 40 płyt polskich. No i tak zrobili, dokonali wymiany i ja wychowałam się na tych płytach, mam je do dzisiaj. A kiedyś Ringele, to w ogóle są nieznane. Czy nawet Ordonkę mam, która śpiewa ma jidysze mamę. Płyty są skrzypiące, w wielu sztukach, które robiłam, jak dla mnie Bomba, to są takimi uwerturami, jak Papierosum. Zresztą kocham te piosenki, bo to takie nosowe śpiewanie jest. I wyrosłam rzeczywiście na 40 płytach tych takich jeszcze, no takich tłukących się. Dobrze, a jak się narodziła pani jako piosenkarka? Czy to było jeszcze na przykład w Teatrze Powszechnym w Łodzi, czy już w Perecu? Kiedy pani pierwszy raz zaśpiewała na scenie? Ojej, w szkole. A w zasadzie w klubie TSK Żetu ja byłam aktorką od zawsze, od urodzenia. Ja, mój brat, moje kuzynostwo, które teraz mieszka w Brazylii, myśmy zawsze występowali i jedna z pierwszych moich takich ról to była w operze dziecięcej w języku jidysz w Zaczarowanym Kraju. No tak, Golden Land, można tak powiedzieć, w Zaczarowanym Kraju, w której występowałam i zawsze śpiewałam. Ja rzeczywiście nie umiem powiedzieć, kiedy zaczęłam, ale zaczęłam bardzo, bardzo wcześnie i później no tak się złożyło z moim życiem, bo tak jak każdy mnie pyta, kim chciałaś być, jak byłaś mała? Aktorką. To jest takie banalne, ale to prawda, ja chciałam być aktorką. A że piosenki? Ja kocham te moje dramaty w trzech aktach, jak mówię, te moje piosenki i lubię to. Z Łodzi pod koniec lat 60. przyniosła się pani do Warszawy. Aktorsko wychował panią, ukształtował dyrektor Szymon Szurmi. A jeśli chodzi o śpiew, o piosenki, czy też, czy jakiego pani miała nauczyciela śpiewu? Znaczy ja powiem szczerze, że ja jakoś tak przechodziłam, kształciłam trochę ten głos, ale rzeczywiście mam go chyba z natury. Tak bym powiedziała, muszę odpukać, bo jestem w ogóle przesądną osobą. Ukształtował mnie na pewno Szymon Szurmi, Teatr Żydowski, studio teatralne, które było przy Teatrze Żydowskim. No i to, co, że ja zawsze rzeczywiście
moje nagrania, te pierwsze, które mam, kiedy jestem takim sopranem, gdzie wyciągam nawet C trzykreślne, to naprawdę się rzadko zdarzało. A później zakochałam się w krakowskich aktorkach. To była Budzisz Krzyżanowska, to była pani Polony, które miały ten piękny, niski głos. I nie ukrywam, że bardzo zawsze chciałam go obniżyć. Może go obniżyłam, nie wiem, jak to się stało. Nawet się śmieję, może już za bardzo. Ale z tego sopranu, sopraniku, w którym śpiewałam, no mam zupełnie chyba inną barwę. I ja lubię piosenki, ja lubię opowiadać, ja lubię treść piosenek. A rzeczywiście śpiewam w języku jidysz albo w języku polskim, bo każdy mówił, a dlaczego ty nie pójdziesz i nie zaśpiewasz, prawda, innych piosenek? Nie wiem, może sobie pomyślałam, że będą lepsi ode mnie. To nie znaczy, że w żydowskiej piosence nie ma lepszych, tylko kiedy ja zaczęłam, jak płyta ma 25 lat, to mnie pan zaskoczył. Nawet nie wiedziałam, że to w tym roku. Tak. Na jakiś jubileusz powinnam właśnie, chyba zrobić. 25 lat. Porozmawiajmy o tej płycie może. Wiadomo, że tutaj mamy się mamę, oczywiście Manche Rebel. Kto w ogóle wpadł na pomysł nagrania tej płyty? Kto zaproponował? Jak się to wszystko odbyło? Niech pani o trochę opowie. Bo ta płyta ciągle jest tutaj w Fundacji Shalom, ale tak, o niej tak naprawdę niewiele tak wiadomo. Wyleciało mi, no jak przykro nazwisko, pani, która się do mnie zwróciła. To były też polskie nagrania. Dużo, dużo lat temu. A wszystko wydarzyło się w zasadzie, pojechaliśmy z teatrem do Stanów Zjednoczonych, graliśmy w Los Angeles. Tam ukazała się niesamowita recenzja Dana Sullivana, no bardzo dobra. Był z nami Tomek Raczek jako dziennikarz i on opisał to. I powiem szczerze, to był taki początek, jeśli mogę to nazwać karierą, prawda? To był początek mojej kariery. Później przyjechałam, to się nie wiem, co było wcześniej, czy program w telewizji Miasteczko Bełc z Krzysiem Kolbergerem, kiedy pierwszy raz można było posłuchać piosenek żydowskich, czy płyta. No i dostałam propozycję płyty, a też muszę powiedzieć chyba jako dowcip, to są to moje interesy. Płyta rzeczywiście rozeszła się niesamowicie. Ja nie umiem teraz powiedzieć, jaki był nakład, ale to ponoć jakieś rekordowe. To pomyślałam, żeby zrobić następny nakład i ja wykupię tą płytę i po prostu już będzie jak gdyby szła czy przez fundację, czy już nie wiem, coś sobie wymyśliłam. W każdym bądź razie pewnego dnia podpisaliśmy umowę, ja chciałam mieć prawa do tego też, żeby mogła dysponować. Wykupiłam ten nakład i co się stało? 10 tysięcy płyt leżało u mnie w piwnicy w domu. No i ja zapomniałam, że trzeba zrobić jakąś dystrybucję chyba tego. No i tak szkoda, że ich nie przechowałam do dzisiaj, bo dzisiaj są znowu analogowe płyty. No właśnie, a ja po prostu w pewnym momencie, po paru latach, jak leżały, tak leżały, no po prostu gdzieś się tam pozbyłam się. Tak skończyła się kariera mojej pierwszej płyty, ale sentyment jest ogromny. Zachowałam kilka sztuk, później z tego była płyta. Dlaczego w ogóle na tej płycie są standardy muzyki żydowskiej? Bo to była w zasadzie po Ino Toperze, który nie wiem ile lat już temu nagrał pierwszą płytę w języku jidysz, też była pierwsza w języku po tylu latach, prawda, gdzie mogłam ja zaśpiewać i Miasteczko Bełc to jest moja ukochana piosenka i myślę, że je wprowadziłam z powrotem do kanonu tych polskich piosenek. A parę słów o ludziach, którzy wzięli w tym udział. Mamy tutaj, kogo mamy tutaj? Bo ja dziwię, słuchajcie, tak. To jest coś wspaniałego. To był wielki, wielki skrzypek, aranżer i w ogóle to było piękne, bo nagrywaliśmy tą płytę, no i jest orkiestra, duży skład. Ja oczywiście śpiewam tak, jak ja śpiewam, no każdy jakąś mam, no nie wiem, jakiś styl swojego śpiewania, zaciąganie, jakieś pauzy. Nie wiem, co robię. I w pewnym momencie był Bułgarem, taką ładną polszczyzną powiedział: kochani moi, tu sam Karajan by tego nie wydyrygował. Także, ale muszę powiedzieć, że ja wspominam go z wielkim, wielkim sentymentem, bo mówię, no dzięki niemu też ta płyta chyba, no słuchajcie, ona do tej pory jest w obiegu, prawda, czyli tyle lat i to sprzedane została straszna ilość, a rozdana jeszcze większa. I teraz mogę powiedzieć, że chyba nawet nie mam ani jednej, bo wszystko się no, wyczerpało. Także będzie na pewno
dodruk, jakby można powiedzieć, w prasie i żałuję, bo ciągle się noszę albo nosiłam, żeby nagrać następną płytę, ale jako, że ja ciągle coś robię, tyle rzeczy, to zapominam i mówię, że od czasu do czasu bywam aktorką i to potrzebuję. I nagrywam oczywiście piosenki, jak niedawno ballady i romanse Broniewskiego z muzyką Janusza Tylmana. Zresztą uwielbiam i ten tekst, i muzykę. Zresztą i z Januszem Tylmanem, z Teresą Wrońską, Markiem Wrońskim, Darkiem Falaną objechałam kawał świata w ogóle z koncertami od Los Angeles, nie wiem, Izraela, mogę powiedzieć, że prawie całej Europy. I lubię to robić, znaczy coraz mniej, a jest tyle przepięknej muzyki żydowskiej, że staram się to przekazać w Teatrze Żydowskim. Będziemy robili takie cykle w teatrze i Gibirtika, żeby go pokazać, i piosenki Molly Picon, i Einsteina, i Szymuna Sekundy. Także jest dużo, dużo, a wracając do mojej płyty, Zosia Nasierowska, no muszę tak powiedzieć, że aha, tak, Leopold Kozłowski, musi pani powiedzieć koniecznie. Ależ z Leopoldem Kozłowskim pracowaliśmy mnóstwo lat w Teatrze Żydowskim i przepiękne aranżacje też na tej płycie są oczywiście Leopolda Kozłowskiego. Mamy mnóstwo wspomnień wspólnych z wyjazdów naszych po świecie. Zresztą pan Poldek jest bardzo taką charakterystyczną osobą. Kocham go za to. Pamiętam, mieszkałam na Koszykowej u mamy i któregoś dnia mama wyjechała do Szwecji, mój pan Poldek, bo on z Krakowa, Gołda. Przyniosę dzisiaj dwie nóżki i ty masz je upiec, no bo on musiał się gdzieś żywić cały czas. No to ja te dwie nóżki, nie jestem artystą, ale upiekłam oczywiście. Czekam na pana Poldka, rozkładam, znaczy dla niego i drugą dla mnie. On mówi, nie, a to jest na drugi dzień dla mnie. Ale Poldek z tego zawsze słynął, zresztą ma swoje wspaniałe miejsce w Austerii, w Krakowie. No i spotkaliśmy się wiele, wiele razy i na wielu, wielu koncertach. Też mieliśmy chyba to w Niemczech, był taki koncert niesamowity. Zaczynamy Lichtolech, piękna, ogromna pieśń. No ja jestem tą solistką, chór i tak dalej. Co się zaczyna? Pan Poldek uderzył tonację, ale zaczął nie w tej, której my śpiewamy. Coś mu się pomyliło. W tym momencie ja weszłam w tę, którą my śpiewamy. Chór wszedł po środku i jeszcze na dodatek spadły wszystkie nuty. Mu się rozsypały. Słuchajcie, to są takie piękne teraz po tylu latach wspomnienia. Wtedy może było mniej, ale mamy mnóstwo takich anegdot z naszych fantastycznych wyjazdów. On zawsze nas uczył, jak trzeba, bo mieliśmy diety tam 7 dolarów czy 15, prawda, to każdy chciał oszczędzać, to jak trzeba gotować, jak się jest za granicą. Na przykład, bo on dużo jeździł zespołem cygańskim. Jak się chce zrobić jajecznicę, to się bierze żelazko i na żelazku, proszę bardzo, odradza, szczególnie, prawda, mamy jajecznicę albo, jak się mówi, jajka sadzone. Także, a jak chcesz, nawet kotlet można zrobić. Ja mówię, a jak? No z dwa żelazka i po środku kotlet. Później jedziemy gdzieś w góry, gdzieś do Szwajcarii gramy. No i nagle zamknięta toaleta, nikogo się nie wpuszcza. Pan Poldek gotuje. A gotował zupę w umywalce, w puszce ucha. Ludzie, co tam się działo, ten smród tej zupy. Ale taki był Poldek, to jest cały kolor tylko. Co do Teatru Żydowskiego i drugiej płyty, którą dzisiaj mam. Płyta Ewy Demarczyk, legendarna płyta. Mm-hmm. Nie wszyscy wiedzą, że została nagrana w Teatrze Żydowskim. W roku 79 pani była na tych koncertach, bo byłam. To było kilka koncertów. Proszę opowiedzieć o atmosferze i co się działo to wtedy. To było coś niesamowitego. Zawsze siedziałam tu na schodach po lewej stronie, jak się wchodzi. Znaczy mówię, tu ciarki przechodziły. Ona była wielka. I muszę powiedzieć, że zdążyliśmy się naprawdę zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźniona była z moim mężem. A później się tak gdzieś polubiłyśmy, że parę koncertów, które miała, raz się źle poczuła po koncercie. I ja byłam w Szwecji wtedy i mama mi i Szymon opowiadają, jak przyszła do nas do domu, gdzie spała zresztą u mamy, wtedy mama jej zrobiła rosół. Jakiś taki bardzo dobry, który ją postawił na nogi. No co mogę powiedzieć, że żałuję do tej pory, że przestała śpiewać, że jest legendą, ale
Ona po prostu, taką interpretacja to się zdarza na, nie wiem, na milion razy to może być jedna osoba. Chciałem jeszcze panią zapytać o jeszcze jedną wielką artystkę, z którą nagrała pani Miasteczko Bełz, Sławę Przybylską. Mhm. Proszę powiedzieć o tym. Ona, Sława Przybylska, była gościem pierwszego festiwalu Singera w 2004 roku. Tak. Proszę trochę powiedzieć o tym, w jaki sposób panie odnalazły wspólny język, język jidysz. No, myśmy już dużo wcześniej się znały. W pewnym momencie mogę też powiedzieć, że troszeczkę z repertuaru w języku jidysz, prawda, pomagałam, no, znając ten język, ale Sława, mówię, jej piosenki, całe życie, Kasztany, czy pamiętasz, Była jesień, to są moimi piosenkami do tak z dzieciństwa, które uwielbiam. No i później ona się zakochała w języku jidysz i piosenkach. Razem byłyśmy w Monachium na koncercie, nawet wspólny koncert miałyśmy. Koncert polegał na tym, ja zaczynałam, albo Sława, później była pani, która grała na wiolonczeli, tak między nami, i Sława była trzecia, albo ja. No i w każdym bądź razie tak zagrałyśmy też parę przypadkowych koncertów, że byłyśmy razem. Ale na pewno jest to następna legenda, trochę w tej chwili zapomniana, a szkoda. A szkoda, bo my nie lubimy pamiętać o ludziach, którzy dużo, dużo zrobili. Zapominamy, że jak, powiedzmy, z wiekiem, że też o nich trzeba mówić. Jedną z imprez ostatniego festiwalu Singera był Big Beat na Muranowie. Mhm. Gościem był jeden z muzyków zespołu Śliwki, łódzkiego zespołu Śliwki, tak. Big Beatowego. Proszę powiedzieć o waszych muzycznych doświadczeniach w Parecu. Czy wyście chodzili na właśnie koncerty zespołów Big Beatowych? Jak wyglądało wtedy życie muzyczne młodych ludzi w Łodzi? No, przede wszystkim zespół Śliwki to jest zespół kultowy. Ja powiem, ja nie wychodziłam, myśmy było tak, szkoła, klub TSK Rzetu, i to się odbywało nasze życie i prywatki. Oczywiście oni byli trochę starsi od nas, jak założyli zespół Śliwki, który był genialny. Ale pamiętam, jak pojechaliśmy do Sopotu z rodzicami, w Muszli Koncertowej odbywał się koncert. I pierwsze miejsce wtedy zajął Adam Hauptmann, który jest teraz w Belgii, mam kontakt oczywiście jakiś. Pierwsze miejsce, drugie zajął chyba Marian Lichtman, zespołu Trubadurzy, z którym dalej mamy też kontakt i się przyjaźnimy, a trzecie Bolek Zederman. Nawet pamiętam do dzisiaj piosenkę śliczną, miś zasnąć dziś nie może, miś płacze, o mój Boże, misiowi dzisiaj smutno jest na duszy. W sensie to było takie piękne, i tam w tej Muszli Koncertowej w Sopocie, pewnie jeszcze było dużo Żydów, to proszę wyobrazić, co tam się działo, jak te trzy pierwsze miejsca zdobyła szkoła Pereca, bo wszyscy się wywodzili z tej szkoły. Szaleństwo. Ale mówię, ja byłam w Łodzi, mogę powiedzieć, że byłam za młoda na to, żeby chodzić po klubach. Wyjeżdżałam z Łodzi, jak miałam 19 lat. No i oczywiście Marzec po drodze i te wszystkie, prawda, zawirowania, które nas spotkały. Ale rzeczywiście w klubie cały czas mieliśmy zespół KMS. To taki zespół, powiedzmy, Filipinki, niech będą żydowskie Filipinki albo Alibabki, które jeździły bardzo dużo po świecie. To było też niesamowite, bo prawda, w 60-tych latach, pamiętam, pojechały do Francji, odniosły wielki sukces. Ale muzyka całe życie towarzyszy mi. Gdzieś jest ze mną i bez tej muzyki bym nie mogła być. Wspomniała pani o roku 68. Zespół Śliwki rozpadł się dlatego właśnie, tak, przez haniebny 68. Proszę powiedzieć, bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, ilu wtedy artystów, muzyków musiało opuścić Polskę? Jak wyglądała polska kultura, gdyby oni jeszcze tutaj byli? Proszę o tym rozmiarze powiedzieć, bo... Nie wiem, ilu wyjechało, ale wyjechało bardzo dużo. Nie umiem powiedzieć i gdybać, jakby wyglądała. Ale można sobie też trochę wyobrazić, prawda, gdzie w Stanach wprawdzie mówi się, że całym show biznesem rządzą Żydzi, to może przesada, ale jest bardzo dużo, bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo. To nie miało prawa się wydarzyć, to co się wydarzyło. I ładnie jest piosence, którą napisał Młynarski razem z panem Leopoldem Kozłowski. Tak pusto się zrobiło, gdy w marcowym dniu, przepraszam, podaję inny tekst. Chciałam powiedzieć o Szagalu, to oni napisali, ale drugi tekst, który ja kończyłam Miasteczko Bełc, jak razem z Krzysiem Kolbergerem występowaliśmy, to ostatni tekst jest tak.
Ktoś powie pajęczyna, ktoś piosenka cienko. Tak pusto się zrobiło, gdy w marcowym dniu odjechała w świat z dworca gdańskiego piosenka, żeby tutaj po latach, żeby wrócić tu. Ona przecież z tej ziemi wzięła rzewność, śpiewność, piękną mowę, piękniejszą od uczonych dzieł. Wszystko może się zmienić, jedno wiem na pewno, ja nigdy nie zapomnę o miasteczku Bełz. Boże, kiedy ja to mówiłam? Chyba z 25 lat temu. Ojej, wyciągnął mi pan jakieś takie emocje i wspomnienia, tak. Co do emocji i wspomnień, w tym roku 10. Festiwal Singera świętowaliśmy. Proszę mi powiedzieć, gdy mogła pani tak podsumować, jakie jest pani największe odkrycie muzyczne tych 10 festiwali? Co na pani zrobiło największe wrażenie? Czy jest może nie jeden artysta, może kilka wydarzeń muzycznych? Powiem, że było tak wiele, że nie umiałabym nawet powiedzieć od takich... Ja pani pomogę. Niech pani powie, na czym polega fenomen Joshua Nelsona? To jest dobre pytanie. A pan może mi pomóc odpowiedzieć. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. To jest naprawdę fenomen. Fenomen. On przecież był u nas 2 razy na festiwalu. I szaleństwo, bo to nie tylko młodzi ludzie, ale wszystkie średnie pokolenie, starsze, on ma niesamowitą charyzmę. Pamiętam pierwszy występ jego w kościele na placu. Ja nagle patrzę, gdzieś słyszę głos, ale jego nie ma, prawda? On jest przy organach z zupełnie innej strony. On jest całym sobą, śpiewa. Całym sobą. No jest naprawdę fantastyczny. Nie umiem powiedzieć. Po pierwsze ma kontakt z publicznością. Bo to nie jest to, że człowiek tylko staje i śpiewa. Nie. On musi się przerzucić przez tą czwartą rampę, prawda? Jest naprawdę, jest niesamowity i on kocha to, co robi. A to jest różnica, jak się śpiewa, żeby śpiewać, żeby jeszcze zarobić jakieś pieniądze, bo bardzo rozumiem, bo to jest nasza praca, ale też widać po nim, że te piosenki są mu bliskie. Ja muszę powiedzieć, niestety nie znam teraz, nie pamiętam nazwiska, ale myślę, że za parę lat to będzie dużym odkryciem. Spotkałam 2 dni temu panią, przykro mi, że nie pamiętam nazwiska, młodą dziewczynę, która ma taki program swój, kołysanki na połączony z piosenkami z getta, z tym, że ona zrobiła swój program. Ona nie śpiewa kołysanek z getta, ona je napisała muzykę, kołysanki na zaśnięcie, czy coś takiego. Dawno nic na mnie takiego wrażenia nie zrobiło. Puściła mi trochę nagrań właśnie w internecie. I to są takie osoby, które znajdują jakiś sposób na swoje życie. Tak Olga Mieleszczuk, która szuka. U nas w teatrze jest, też jest dużo aktorek. Jak zacznę wymieniać, to zawsze kogoś przeoczę, ale mamy świetnie śpiewające dziewczyny, które są na każdym festiwalu. Na festiwalach ktoś mnie zapytał, na Żenia Fajerman. Żenia Fajerman miała prawie 90 lat, ma do 120. I ja ją wytłumaczyłam, ona się tu bardzo podobała. Dlaczego ja ją wybrałam? Bo Żenia Fajerman, jak mówiła, kiedy była młoda, że ona i grała, i 50 skrzypczków jej towarzyszyło w Paryżu, a przy tym ona była zawsze dla sceny żydowskiej. Ona zrobiła bardzo dużo. A z wiekiem oczywiście to nie są i te warunki głosowe, prawda? I powiedzmy, szukamy jakichś intelektualnych innych wrażeń, ale trzeba pamiętać też o tych ludziach i oddać im honor. I ja to robię też na każdym festiwalu, bo nie uważam, że różne rzeczy u mnie się liczą. Ci, którzy poświęcili życie, żeby pokazać, że ja mam nadzieję, że ja to samo zrobię. U nas w teatrze w tej chwili mamy tyle małych form teatralnych. Po prostu chcę przekazać tę piosenkę, literaturę. I mówię, gdy pan powiedział, kogo jeszcze, Boże, to są i największe, no trudno powiedzieć, że Kadysze było objawieniem, bo i Penderecki, prawda, i Axelrod, czy nie można o nich mówić, bo to wiadomo, że to jest już czołówka światowa, ale do takich małych właśnie programów, które u nas są. Bo ten festiwal składa się z 200 przeszło pozycji. Zresztą pan doskonale zna ten festiwal.
Joshua Nelson był dwukrotnie, ale był jeszcze jeden artysta, który wystąpił dwukrotnie, dlatego że za pierwszym razem była wielkie pragnienie publiczności, Nigel Kennedy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Nigel Kennedy pojawił się na festiwalu? Słuchajcie, ja może wyglądam już tak wiekowo, ale też słucham dosyć dużo muzyki. No i gdzieś mnie zafascynował w ogóle jego osobowość, jego gra na skrzypcach. Wszystko razem, jak zaprosiliśmy Nigela, to w każdym bądź razie tłum stał do ulicy Świętokrzyskiej od schodów w kościele. I to, co mnie się jeszcze u niego podobało, że ludzie, którzy się nie zmieścili, a była straszna ilość, on wyszedł przed kościół i zagrał dla nich. A w następnym roku zrobiliśmy to na otwartej przestrzeni. No ale był wspaniały. No wie, to trzeba. Ja już nawet nie mówię tylko o muzyce. To jest takie połączenie, prawda, tej publiczności, że oni potrafią przekazać. Zresztą wielokrotnie grał Krokę, chyba on nawet z Krokę grał wtedy, prawda? Muszę powiedzieć, że myśmy wylansowali parę w ogóle zespołów po drodze. U nas śpiewała Geppert z Krokę, u nas śpiewała Anna Maria Jopek z Krokę. U nas w ubiegłym roku był wspaniały, no, na saksofonie. Kto grał? No najlepszy nasz trębacz. Tomasz Stańko. Stańko, tak. Który też grał z zespołem Krokę, prawda? I a Nigel, myślę, że jakbyśmy go zaprosili jeszcze raz, to i to już przyjedzie. A teraz jesteśmy znowu w rozmowach po raz kolejny z Matis Jachu. No ale powiem szczerze, że już tym razem zainteresowali się chyba już bardziej. Tak, bo nawet już korespondencja jest wymieniana. Także myślę, że to też by było takie zjawisko, prawda, ciekawe, żeby się pojawił u nas na naszej scenie. A proszę powiedzieć o tym, co jest sercem festiwalu Singera, co jest jego punktem najważniejszym. Chodzi mi oczywiście o koncert kantorów na rozpoczęcie festiwalu. Ja pamiętam swego czasu, jak po raz pierwszy widziałem, byłem na koncercie kantorów, a byłem na poprzednich festiwalach, powiedziałem sobie, że jeżeli ktoś nie był na tym koncercie, to nie był na festiwalu. Na czym polega, proszę może powiedzieć tym, którzy jeszcze nie byli, nie słyszeli nigdy w życiu kantorów w synagodze, na czym polega magia i piękno tego koncertu? Mnie się wydaje, że kantorzy jak śpiewają, to tak, to jest modlitwa, to jest taki zaśpiew, to jest łkanie, to jest płacz, to jest śmiech, wszystko w ich głosie i to, co ma Benson Miller, najstarszy już z nich, prawda, wiekowy, on ma takie w głosie, takie trele, ja nie umiem powiedzieć nawet, to jest coś, co jest tylko od Boga dane. To nie jest tak, że codziennie się to pojawia i to jest niesamowita atmosfera, jak oni śpiewają. Ja zresztą najbardziej lubię, jak śpiewają kantoralne rzeczy, nawet nie te znane, bo zawsze jest, no, miesza się program. I to jest, to trzeba zobaczyć, to trzeba przyjść, to trzeba posłuchać. To jest tak, zamykasz oczy i tak jakby się modlił człowiek cały czas. Jest razem z nimi i mówię, kantoralna muzyka jest zupełnie inna od symfonicznej, prawda, muzyki, od ludycznej żydowskiej. Przecież mamy tego bardzo dużo. Gebirti, to co my pokazujemy i pokazujemy, czy Broder Singer, tam gdzie to śpiewacy brodcy, gdzie w XIX wieku w połowie powstała w ogóle jak gdyby, powiedzmy nie piosenka, ale zaczęto występować na różnych biesiadach. A kantorzy, kantor to jest, trzeba przyjść raz w życiu przynajmniej, trzeba posłuchać. A później też się będzie przychodzić. Ja mówię, to jest tak, jak chcemy zamknąć oczy i przenieść się nie w inny świat, bo to nie było tylko słowo, tylko po prostu z myślami o tych na przykład. Ja mam niestety, jestem trochę traumatyczna, o tych, który nie ma, o tych, którzy odeszli. Coś mi zawsze dedykuję tym koncertem. Powiedzieliśmy o wielu artystach festiwalu Singera, ale no, trzeba wspomnieć, chwalmy się po prostu, Ewa Bem, Hanna Banaszak, Zako Power, Michał Urbaniak. A proszę powiedzieć mi jeszcze, w jaki sposób Kaja trafiła na festiwal, bo teraz nagrała płyta Transoriental Orchestra, czyli program, z którym wystąpiła na festiwalu i ona wszędzie powtarza, że ta płyta powstała dzięki pani, dlatego że... No bo zaprosiłam Kaję na festiwal, a Kaja powiedziała, że zawsze marzyła o tym, żeby wystąpić. Nawet tutaj siedzieliśmy tutaj w tym miejscu i puszczaliśmy nagrania i Eli Fitzgerald i różnych innych, Bemir Bystyszein, a że Kaja jest rzeczywiście niesamowita, zbudowała z tego program. No niesamowity program i myślę, że jesteśmy w stanie, to nie fajne słowo, nie powiem chyba,
ale ja mogę być zażydzić. Poprzez festiwal wielu, wielu polskich wykonawców, wspaniałych aktorów. U nas rzeczywiście plejada wystąpiła. To tak dziewczyny u mnie w fundacji mówią, panie Gałdo, pani wzięła Zakopauera. Myśmy nawet nie myślały, że pani w ogóle wie, że on jest. Ja mówię, no dziękuję bardzo. Ale w każdym bądź razie rzeczywiście dużo wystąpiło. I Maryla Rodowicz. Ja już nawet nie umiem powiedzieć, może bym zaczęła, kto nie wystąpił. Ale w 11. Myślę, że będzie jeszcze więcej. Ja przy tym chcę powiedzieć, że festiwal 11 zaczynamy w Lącinie, gdzie się urodził Baszewi Singer. Później jedziemy w Biłgoraj, gdzie mieszkał 5 lat ze swoją rodziną. Z Biłgoraja do Radzymina. Myśmy już byli tam wszędzie teraz. Rekonesans był. Podpisana umowa z wójtami i z burmistrzami tych gmin o współpracy. Później Warszawa. A z Warszawy w 1935 roku wyjechał do Nowego Jorku. No i odpukać, powiedziałam, że jestem przesądna. Mamy nadzieję, że przeniesiemy do Nowego Jorku kadysz, który tutaj był w kościele na placu Grzybowskim. Będzie pan Penderecki, mistrz, dyrygował, Axelrod. I jesteśmy w trakcie rozmów. Symfonia Warszawia zagra. To jest wielki projekt, wielki. I marzy mi się, przesłałam wczoraj tekst do pana profesora, libretto, które zostało napisane w języku jidysz, żeby po raz pierwszy stworzyć też w jidysz kantatę. Jesteśmy w rozmowach. A ja znam pani jeszcze jedno marzenie. Wiem, o czym pani marzy, kogo chciałaby pani widzieć na festiwalu Singera. Barbara Streisand, mówiła pani o tym wielokrotnie. Tak. Czy to jest ten, że powiem, poziom wykonawcy i autorytet, znaczy, który... Powiem, nie, o Barbarze Streisand myślałam od wielu, wielu lat. Oczywiście jej słynne Owinu Malkieinu. I kiedy robiłam 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim, w Teatrze Wielkim, miałam przyjemność być kierownikiem artystycznym, gdzie zaprosiłam Zubina Metę z orkiestrą. Napisaliśmy list do Barbary Streisand, bo to było takie marzenie małej genii z ulicy Pruchnika, tak w Łodzi, żeby wystąpiła Barbara Streisand i zaśpiewała Owinu Malkieinu. No ale nie udało nam się, nie udało nam się, odpisali nam, że te daty, że niemożliwe, ale jeszcze ja, jak coś ma, o czymś marzę, to często realizuję. Jesteśmy w kontakcie też z Perelmanem. No możliwe, że też zagra, ale też tak nie chcę mówić. Czy ja wiem, czy to było takie, czy na festiwalu? Raczej to było chyba związane w ogóle z rocznicą powstania w getcie warszawskim. Ale mówię, my mamy tak wielką kulturę, tak mamy o czym śpiewać, o czym mówić, o czym grać, o czym czytać. Także tylko zapraszam do Teatru Żydowskiego i do Fundacji Shalom. Pozdrawiam widzów X-Mania Television, a szanem dank, kimt alle in idischen Theater zu gehen.